Od początku swojego istnienia Zabłocie miało charakter rolniczy. W wieku XIX następują zmiany typowe dla całej Europy. Zabłocie zmienia się, modyfikuje, pojawia się przemysł. Pojawiają się fabryki, pojawiają się punkty handlowe, punkty usługowe. Podobnie jest z tym budynkiem. Budynek przy dzisiejszej ulicy Dworcowej 2 to budynek przeznaczony na usługi, handel, ale również najpewniej pełni funkcje mieszkalne. Gwałtowna zmiana następuje w roku 1939. 3 września Niemcy pojawiają się w Zabłociu, chwilę później w Żywcu. Świat się zmienia. Przez 6 lat w tym budynku funkcjonuje aparat represji III Rzeszy. W piwnicach zlokalizowane są cele dla aresztantów. Pozostałe piętra budynku zajmuje administracja. Dzieją się tu rzeczy straszne. W roku 1945 kończy się wojna, ale przeznaczenie tego budynku w gruncie rzeczy nie zmienia się specjalnie. Budynek opuszcza aparat represji III Rzeszy, natomiast zajmuje ten sam budynek, te same cele, te same biurka Urząd Bezpieczeństwa Publicznego PRL. I taki stan rzeczy trwa najprawdopodobniej do roku 1954. Daria Czarnecka, jestem historykiem, pracuję przy drugim etapie prac Katownia na Żywieckim Zabłociu. Do moich zadań należy próba rozszyfrowania napisów, które znaleźliśmy w piwnicach. Napisy, które zostały znalezione w pierwszym etapie prac, znajdowały się w jednym z pomieszczeń tzw. długich, którą nazwaliśmy długą celą. Były to napisy bardzo krótkie, lakoniczne, zawierające imię i nazwisko, czasami jakieś daty. Niestety w toku zmian biologicznych w strukturze piwnicy, kiedy zaczęli tam przebywać ludzie, zaczęły one zanikać. Fundacji udało się utrwalić je w formie fotografii. 2 napisy znaleźliśmy też kończąc prace archeologiczne w piwnicach. Ale z tego, co mamy do tej pory, można powiedzieć, że są to napisy wykonane przez więźniów, którzy dopiero co zostali aresztowani, ponieważ w ten czas mieli dostęp do jakiegoś skrawka ołówka, tuszu, czy mogli wyryć napis jakimś gwoździem, czy dowolnym kawałkiem metalu. O tym, że była to cela zbiorcza, świadczy również fakt, że pan Władysław Foksa, pseudonim Rodzynek, który był przetrzymywany na ulicy Dworcowej 2 w Żywcu, mówił, że przechodziły do nich szczury z fabryki mydła. Jest to jedyna część piwnic, która zgadza się z jego relacją.